Cześć kochani, witam was moi drodzy serdecznie z tej strony Yuken, a przed wami kolejny odcinek z Eurotracka, który będzie oczywiście gameplayem i odpowiedzią na wasze komentarze. Kiedy nagrywałem moi drodzy odcinek, robiąc już drugą w moim życiu, w mojej karierze, trasę z multiplayera, czyli z Trackers MP, pisaliście komentarze, żebym spróbował zrobić tą trasę, która jest trasą tak zwaną śmierci, popularną i gwarantującą czy to bana, czy tak naprawdę tragedię. Zobaczymy, przekonamy się. Więc oczywiście będzie to trasa z Duisburga do Calais. No i oczywiście pewnie mapę będę musiał sobie tak ustawić, żeby jechać tą wąską trasą. Na razie pojedziemy po towar. No i zobaczymy, kochani, co to tutaj... Mamy oczywiście nawigację włączoną. Jery, ile to jest ludzi? Wyłączyłem nawigację głosową, ale czy to będzie działać, to też nie wiem. Czekajcie, tu jest jakiś wyjazd. Muszę może sprawdzić, czy ktoś nie jedzie. No niby nie jedzie. Dobra, jedziemy. Okej. Okay. Czekajcie, bo nie wiem, gdzie mam jechać. Tu mam chyba jechać. Powiem wam, że dużo ludzi, strasznie dużo ludzi, już się stresuję troszeczkę, widzowie, no ale powoli sobie pojedziemy, więc... O, co gościu, trąbisz od razu. No i wjechał we mnie baran. Nie, naprawdę, tu jest młyn, nie? Tutaj jest faktycznie młyn, nie? A następnie zjedź w prawo. Tutaj jest młyn. Zjedź w prawo. Jadę powoli, widzowie. Nie będę się nigdzie spieszył, bo jest taki młyn, tak łatwo błąd jakiś popełnić. A wiecie, jestem akurat, jeśli... Zjedź pierwszym zjazdem. Jeśli chodzi o Trackers MP, jestem nowicjuszem, więc... Zjedź z ronda. Więc wolę jechać sobie spokojnie, nie? I możecie mieć ze mnie bekę, bo zawsze w odcinkach... Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Zawsze, słuchajcie, w odcinkach jeżdżę szybko, a tutaj... Tutaj faktycznie będę jechał bardzo ostrożnie, więc możecie mieć ze mnie niezłą bekę. Jedź prosto. Mamy pierwszeństwo, okej. Okay. Za prędkość to oni raczej tutaj nie karają. Bardziej za jakieś takie, wiecie, jakieś wykroczenia. I bardzo dobrze oczywiście, bo różnych takich świrów, którzy, wiecie, trolują, jak najbardziej moim zdaniem powinni banować, ale też widać, jak laguje troszeczkę tutaj. Skręć w lewo. Powiem wam, że widać, jak troszeczkę to laguje. Jedzie jakiś gościu, widzę na mapie. Jedź. Tutaj jest to, że co chwilę ktoś trąbi. Dobra, chyba mnie puszcza. Dzięki. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Jery, powiem wam, że się normalnie stresuje, nie? Tak jak możecie się ze mnie śmiać. Wiadomo, to jest tylko gra, także jakby też nie ma czym, nie? Ale... A pojedziemy sobie prawym pasem, nie będziemy blokowali ruchu. A jednak to CB radio niestety działa. Próbowałem wyciszyć i nie da się. Słuchajcie, w ogóle nie da się wyciszyć CB radia, nie? Niestety. Ja, oğlum. Ya amana kodumun evladı gel gel gel. Jakieś Ahmedy tam się odzywają, kurczę, oni zawsze jak dzikusy jeżdżą. Plusem na pewno jest to, że nie masz tutaj normalnego ruchu, czyli są tylko gracze, a więc na tym GPS-ie, dlatego tego huba sobie nie wyłączam, na tym GPS-ie widzisz potencjalnych, wiesz, graczy.
Ja tu jadę pierwszy raz, to też jakby nie znam tej trasy, wiecie, widzowie, to nie... Nie działa, tak? Za nami. Oby więcej takich. Nie wiem, gdzie tu się, w którym momencie się tutaj włącza ten... Ta strefa bezkolizyjna. Ten jak zawrócił dziwnie. No dobra, tu już jest chyba strefa... Dobra, jest, napisało. Wiecie, wolę zawsze poczekać. Dobra, więc weźmiemy sobie zlecenie właśnie stąd, do Calais. Innego zlecenia myślę, że nie ma sensu. To jest to pierwsze, bo reszta, jak widzicie, są zlecenia zupełnie w inne miejsca. Przyjmij zlecenie, ale ja sobie od razu, moi drodzy, mapę... Aha, bo najpierw muszę zlecenie przyjąć. Dobra. Teraz będzie największy problem, słuchajcie, wziąć naczepę, bo tu jest tak, ja tu po prostu, słuchajcie, jak jest tyle ciężarówek na tak zwanej kupie, mimo że oczywiście one z siebie tam gdzieś tam nie wjeżdżają, to ja wam powiem szczerze, że nic nie widzę, nie? Co się dzieje? Nie wiem, po co ta wiara, tak wszyscy trąbią mnie. Co jest? Znowu źle naczepę wziąłem. Ach. Szkodnik jestem. Dobra. To wszystko, słuchajcie, to akurat ze stresu było, nie? Bo ja, możecie się śmiać. Ale ten multiplayer tak troszkę na mnie stresująco działa, nie? Że jakby nie, no tutaj na mapie to sobie nic chyba nie ust... Dobra. Mapa, bo ja bym chciał sobie oczywiście, słuchajcie, ustawić tą trasę. To się jakoś pod autostradą jechało, ale to nie tędy, to tu się jechało. To tu się jechało, jak dobrze pamiętam, czyli stąd. To tędy bym chciał jechać. Tędy i potem tędy. O. Bo to chyba o tą drogę chodzi, nie? To jest ta droga... Oczywiście normalnie w Eurotracku raz tą drogą, słuchajcie, jechałem. Do dzieła. Teraz, bo nie mówię o poprzednim kącie, prawda? Mówię jak najbardziej o tym kącie, gdzie mam mapę, odkrywanie mapy. No nie wiem, dobra, zobaczymy, co to będzie z tego, słuchajcie, widzowie. Tutaj strefy kolizyjnej chyba nie ma, więc... Można normalnie. Dobra, jedziemy, widzowie, nie ma co. Właśnie wy mnie tak, jakbyście się oczywiście, kochani moi drodzy, zastanawiali, dlaczego się stresuję. Troszkę oczywiście laguję, bo jest dużo graczy i faktycznie. Natomiast dlaczego ja się stresuję? Też dlatego, między innymi, moi drodzy, że wy mnie troszeczkę nastraszyliście tutaj, że to jest taka hardkorowa trasa. Zresztą pamiętam komentarz jednego z was, ale strasznie laguję, nie? A w sumie nie dziwię się, jak tu jest tyle graczy w jednym miejscu, to... To się nie dziwię. No nic, będziemy mieli oczy dookoła głowy, w sumie wiecie, w świecie realnym... Ale też odzywają się. Nie można tego CB radia, słuchajcie, wyciszyć tu, naprawdę. Ja próbowałem wyciszyć i się nie da. Dobra, wiem, że będziemy w lewo jechać, więc... Bo strasznie mnie denerwują ci, którzy jakieś głupoty gadają, ktoś tam pierdzi. Halt's Maul, hol leise. Trzymaj się prawej strony. Czemu prawej, jak ja chciałem? Hallo, hört ihr mich? Ja. Sicher, klar und deutlich. Jak ja chciałem w lewo. Moin. Aha, prawej, czyli prosto mam jechać, dobra. Jungs, seid ihr auch so prawej. No widzicie, cały czas gadają, nie? Ich freu mich gleich schon, mir meinen ekelhaften Trailer in den Arsch zu schieben. Cały czas niestety gadają, ja bym najchętniej to CB radio wyłączył. O, ja, Rainer, die Futterluke. My mamy prosto jechać, więc... Moja, idiotone. Boah. Ten co robi, kurde? Boah. Nagrałem gościa, więc mam nadzieję, że na odcinku ktoś go zbanuje. Gorąca prośba do jakiegoś moderatora, żeby takich ludzi banować, bo mi wjechał normalnie na czerwonym. Idiota. Faktycznie, słuchajcie, to jest trudne. Dobra, jedziemy sobie prawym pasem. Czekajcie, jak to tu jest. Tutaj, o, tu jest jakiś pierwszy korek. Widzę, że ktoś ruch tamuje. Trzymaj się lewej strony.
Lewej, no to lewej, dobrze, czyli prosto jedziemy. Co tu ci ludzie robią? Masakra, powiem wam, jakie bydło czasami, nie? Rozumiem, że może lagi czy coś, ale to powiem wam, naprawdę czasami jest masakra, co niektórzy robią. Patrzcie, ten mi drogę zajeżdża. Masakra, powiem wam, że już... Ach ty kurde, jedź, bo... Co oni tu robią, widzowie? Patrzcie, co tu się dzieje, jaka masakra! Co ten gość zrobił, nie? Ja pierdzielę, powiem wam, że nie spodziewałem się takiego hardkoru jednak. Następni za mną się też zderzyli. Powiem wam, ja się czuję jak jakiś dziczy, nie? Czuję się, jakbym w jakimś dziczy był. Naprawdę, widzowie, jadę sobie spokojnie, kulturalnie. Ja się czuję jak w jakiejś dziczy. Co tu się dzieje? Patrzcie, każdy wyprzedza. Ten to też bana powinien dostać za wyprzedzanie po... poboczu. Masakra. Jestem jeszcze bardziej zestresowany, widząc to wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek obejrzy, słuchajcie, jakiś admin z MP Trackers. Chociaż to już będzie po fakcie, tak? No ale jedynie będzie wiedział, jakiego gracza należy unikać, chociaż oni, myślę, że doskonale wiedzą, jakich graczy trzeba eliminować. No i znowu następne jakieś barany blokują. Ja pierdzielę. Trąbienie, to tam wiecie, ja już nawet nie trąbię, bo mi szkoda jakby, nie wiem, energii na trąbienie na innych. Nie widzę tutaj sensu, żeby na kogoś trąbić. Ja pierdzielę, widzowie, co tu się dzieje, nie? No dzicz, ewidentna dzicz. Ten czemu stoi? Ten tu też wyprzedza, kurde, czasem... Na prawej stronie. Na prawej, no dobrze. Patrzcie, co gościu robi. Nie, przecież ja tu będę miał szoty z tego, nie? Ja naprawdę jadę po... Dla was to jest szok, prawda, widzowie? Bo ja zawsze... No, mało, rzadko się zdarza, żebym nie przekraczał prędkości i jechał te 80 na godzinę. A ja naprawdę jestem zestresowany, co tu się dzieje, nie? Mnie nastraszyliście tym, co pisaliście. Więc muszę się... Tak naprawdę jest jeszcze do tego, jaka jest dzicz, jakie są warunki. Trzymaj się lewej strony. Lewej, dobra. Będziemy w lewo pewnie jechać. Dobra, można trochę przyspieszyć. Ja bym najchętniej sobie za kimś jechał, ale... A 9 dych to też nie jadę jakoś super wolno. Nie ma co przesadzać. Wiecie, ja tu nie jadę z nikim na wyścigi, tak? O Jezu, ten co tu stoi? Na środku, kurde, osobówka. Dobra, zaczęło się chyba... teraz się chyba dopiero zaczęło, bo to jest chyba ta droga właśnie jednokierunkowa. I teraz się dopiero chyba zaczyna tak... Widzowie, teraz się zaczyna prawdziwy Saigon chyba, nie? Tu się zaczął chyba prawdziwy Saigon teraz. Jestem ciekaw, bo to jest raptem 400 km, ale ja się obawiam, widzowie, że ten odcinek może z godzinę trwać. No widzicie, wszyscy tu piszą, I want to fix my FPS. Jak ja tu mam go teraz ominąć? Nie ma możliwości go za bardzo ominąć, bo jeszcze wlecę gdzieś do rowu.
możliwości go ominąć, no bo jak? Wiecie, mógłbym po trawie, ale też nie wiem, na ile to jest legalne tutaj. Niby wyprzedzają inni po trawie, ale... Ten tutaj też tym Mustangiem co robi, patrzcie, gościa jeszcze wjechał we mnie, nie? Nie wiem, jadę bokiem czy co? Chociaż inni też nie wyprzedzają, nie wiem co tu robić. Nie wiem co tu robić, kurde, jechać tu czy nie jechać? Nie wiem, jedziemy, no przecież... Patrzcie, ci tutaj wyprzedzają. Co ta wiara robi, kurde? Masakra, widzowie, patrzcie co tu się dzieje, nie? Jakiś admin by się przydał. No nic, trzeba będzie wyprzedzić, jadę za tym. Jadę za tym, co wózki widłowe wiezie, bo naprawdę. Ja pierdzielę, nie, naprawdę. Wiesz, co ci ludzie tu robią? Tego to już na pewno nie będę wyprzedzał, po. Tego to już na pewno nie będę trawą wyprzedzał. Co, ja będę po trawie jeździł? Bez przesady. Jaki tu jest młyn, widzowie? Jaki tu jest młyn? Ja w ogóle nie wiem, jaki ja mam numer, słuchajcie, swojego ID, bo jestem ciekaw, czy ktoś będzie do mnie coś pisał. Dobra, jedziemy. Spociłem się, słuchajcie, kochani, naprawdę, możecie się śmiać, ale się spociłem. Chwila chyba przed burzą jakiejś ciszy, bo jest... Zbyt pusta droga, wam powiem szczerze, więc coś na pewno się dzieje. Wiedz, że coś się dzieje. I tu, gdzie stoją, no już trochę by mogli inaczej stawać. No dobra, ktoś o niego może potem zahaczyć. To jest naprawdę, słuchajcie, droga śmierci. Się tam spieszy za mną. Po co ci ludzie niektórzy tak się spieszą? No przecież jadę... Co chwilę ktoś bana dostaje. No i dobrze, niech pilnują, wiecie. Ja tylko najbardziej się boję, żebym jakiś błąd popełnił przez właśnie takie sytuacje, że ktoś blokuje drogę i wiecie, mogę się zestresować, popełnić błąd, żeby mi za to mogli dać bana. Patrzcie, gościu mnie tam Mercedesem wyprzedza na zakręcie. I tylko tego się boję. No ale myślę, że ci moderatorzy czy tam admini tutaj, oni no jednak widzą, kiedy ktoś coś odwala. Tak dosłownie za wszystko chyba banów nie dają, żeby dawać. Myślę, że na bana to się trzeba tutaj naprawdę... No naprawdę zasłużyć, postarać, nie? Bardziej, że jakby widzicie, no ja to wszystko też nagrywam, więc... Mam dowód, że nie odwalam. Chociaż teraz się boję, że zaraz ktoś będzie z naprzeciwka wyprzedzał na tym zakręcie. Ale to też by nie była moja wina, tak? By ktoś wleciał we mnie i by wyprzedzał na zakręcie. Dobra, mamy ostry zakręt. Ten tym Mercedesem co robi? Co ci ludzie tu robią? Ten wyleciał. Ten w ogóle z Christmas Event ma naczepę. No powiem wam grubo, nie? Powiem wam grubo. No ale jedziemy w miarę realistycznie. Ten co robi? Ja tu prędzej jestem, słuchajcie, pod klaksonem niż pod... niż pod migaczami. Co ci ludzie robią, nie? Chyba dużo dzieci się tu też dorwało, mi się wydaje, którzy nie mają pojęcia o jeździe. Albo wchodzą, żeby potrolować. To też mi się tak bardziej wydaje, wiecie, że... Raczej prawdziwy kierowca ciężarówki, który... Bo dużo ludzi, którzy no, jeżdżą na trackerce, to... Już dam się temu Mercedesowi wyprzedzić, bo już mnie denerwuje. Troszeczkę. Denerwuje mnie ten gościu tym Mercedesem, już jak sobie jedzie, bo... No i patrzcie, jeszcze mnie zajechał drogę, ale cham.
ja mu zrobiłem miejsce. No ja nie rozumiem tych niektórych ludzi, nie? Czy nie można normalnie sobie kulturalnie pograć? Ja cię się trochę rozproszyłem z tego wszystkiego. Mówiłem, że wiecie, wielu takich prawdziwych kierowców, z tego co wiem, to też gra w Eurotracka. To dla nich jest tam czasem relaks. I lubią w to grać, ale no wątpię, żeby taki prawdziwy tracker tutaj jakieś, wiecie, maniany odwalał, nie? Przynajmniej Polak, no bo może tacy jacyś, nie wiem, jakieś turasy czy tam, to tak dzikusy jeżdżą, no to pewnie, że tak. Spokojnie sobie, słuchajcie, 70 jedziemy, zawsze, ja zawsze, wiecie, zawsze prędkość mocno przekraczałem, a tu sobie kulturalnie jadę. No i patrzcie gościa, co robi, ja... Tutaj powiem wam jedno, przejechać tą trasę bez przeklnięcia ani razu jest praktycznie niewykonalne. No i co tu się dzieje? Korek jakiś, tak? Jakiś korek? I co tu jest? Chyba korek. Nic, no nie będziemy wyprzedzać, bo to jest zakazane. Moi drodzy, więc... I co tam robią? Przecież ja z tego takie szoty będę mieć, słuchajcie, że zobaczcie, gość poleciał. Co oni robią? Słuchajcie, to będą same szoty z tego, nie? Ten na barierki w kukurydzę wleciał, czy tam w żyto chyba. No, dostał bana, więc widocznie coś odwalił. Dobra, jedziemy. Jedziemy, widzowie, jedziemy, nie ma co. Weź tu delikatny ładunek potem wieś, widzu drogi. Wieś tu potem delikatny ładunek taki w miejscu. Bo ładunek o wysokiej wartości. Oj, oj. Zresztą oni chyba na mapie widzą, że jest korek tak naprawdę. Wiecie, no chyba ludzie widzą, a jakieś drewno wieziemy, słuchajcie, więc tam drewno to jest, nie jest delikatny ładunek, to spoko, ale... Jak mi ktoś w tyłek wjedzie, to jego problem. Jakby nie rozumiem też, wiecie, po co ludzie też tak trąbią. No co to zmieni, że trąbi na gościa, który przed nim jedzie lub musi się zatrzymać. Takie trąbienie jest bez sensu. Tu zaraz pewnie ktoś przyłoży i wyleci z zakrętu, tylko ciekawe, który. Obstawiajcie, widzowie, który, żeby może lepsze było na nagraniu, bo na pewno będzie shot z tego, nie? Ktoś na pewno we mnie wjedzie zaraz. Rąbią, nudzi się im, czy co? Ci ludzie nerwowi, jacyś... Rąbić muszą, kurde. Jak jest taki korek, to wiecie, nic nie da, że będziemy się poganiać. No po prostu trzeba jechać i tyle. Ale ruch tu jest naprawdę, nie bez, chyba teraz wiem, stąd się wzięło powiedzenie, widzowie. Ruch jak w Paryżu na wsi. Ruch jak w Paryżu na wsi. My jedziemy co? W prawo? Do skrętu w prawo. Okej. W prawo będziemy skręcać. Oby ktoś przede mną też skręcał w prawo. Dobra, jadą panowie przede mną też w prawo. W sumie wyjścia nie mamy, prosto nie można jechać. To naprawdę jest młyn, mieliście rację, widzowie. Tyle co wam powiem. Nie wiem ile, o jeszcze, o Boże, kochany, moi drodzy, ja dopiero 100 km przejechałem, a jeszcze mi 300 zostało. Więc powiem wam, że emocje są straszne. Ten co? Jeszcze tak stanął, żeby go po trawie nikt nie wyprzedził. Szkoda, że nie jestem, słuchajcie, moderatorem, bo od razu bym go zbanował. Za takie coś to powinien być od razu. Jakie go? Jak ja mam jechać? Przecież jak ja mam go wyprzedzić? A nie, to ktoś inny pisał. No i dobrze. Ja
jaki mam numer, słuchajcie. Bo mi się mój nikt nie wyświetla nade mną, więc... No nie ukrywam, że dość stresująca jazda. Patrząc na to, że naprawdę zrobiłem dopiero 100 km. Ale z drugiej strony fajne emocje, bo to wiecie, to nie jest, ja absolutnie też nie narzekam. Uważam, że są to fajne emocje, tak? Fajne przeżycie. Do tej pory chyba najlepsze przeżycie, jakie miałem w Eurotrucku, nie? I to chyba też dlatego, że ja się stresuję, czy czegoś sam nie odwalę i to mówię niechcący, nie? Nie żeby tam, wiecie, trollować kogoś czy coś, tylko że w wyniku stresu mogę jakiś błąd popełnić, tego się troszeczkę boję. Tam jakiś gościu wyprzedza, tu jedzie auto z naprzeciwko i będzie boom. A, bo ja się trochę rozpędziłem teraz mocno, no ale generalnie za prędkość nie karają, więc... 90 parę mogę sobie jechać. Tu znowu jakiś korek chyba. Trzymaj się lewej strony, no dobrze. A, bo tu jest jakaś stacja benzynowa. Wcale nie zdziwię, jak ktoś zaraz tu pod prąd pojedzie, nie? No dobra, jedziemy. Nie pamiętam, czy taka droga była, czy tylko cały czas była wąska. Gość mnie z prawej próbuje wyprzedzać, zaraz po trawie poleci. Patrzcie, co on robi. Kurde, co za ludzie. Bez przesady, gdybym się naprawdę jakoś wlókł, to jeszcze można zrozumieć, ale... Naprawdę jadę dosyć, wiecie, żywo. Jak na mnie, czy w sensie jak na mnie, to wolno, tak? Bo ja to zawsze, wiecie, jak zapieprzam. Często mi to wypominaliście, widzowie, też i w komentarzach, że oczywiście poza tym tutaj Master Trackers MP, że normalnie jeżdżę szybciej niż te 90, że czasem tam 110, to mi często... No i pewnie słusznie, bo rzadko jaka ciężarówka jedzie 110, postaram się bardziej, ale dla tych wszystkich, którzy chcą realistyczną jazdę, proszę bardzo, macie w 100% widzowie realistyczną jazdę moją. Gdzie jadę, no praktycznie zgodnie z przepisami. A też biorę poprawkę na to, że troszkę czasem się tu zlaguje, jak jest więcej graczy w pobliżu. Ten co robi? Chłop. Z helikopterami. Dobra, włączymy awaryjki, bo no, ktoś tam blokuje, czy on nie może podjechać, czy co? Może być tak, że ktoś ma, wiecie, ciężki ładunek, tym bardziej zobaczcie, jaką gościu ma naczepę, nie? Podwójną. Ja nie wiedziałem, że są takie podwójne, te niskopodwoziowe. To też nie jest tak łatwo tym jechać, słuchajcie. Jakby nie patrzeć. Znowu jakieś skupisko duże, bo kropki widać. Widzę takie skupiska, to już wiecie, od razu zwalniam, bo wiem, że może coś się odwalić, nie? Tego trąbienia tu nie rozumiem, bo to jakby wiecie, czasami jest bez sensu to trąbienie. Dobra, idziemy prosto. Pasma na morze. Bardzo ty. Na szczęście dajemy radę, słuchajcie. Połowa trasy praktycznie za nami. No to jeszcze nie połowa, bo... Jeszcze trochę. Lajs w lewo, dobrze. Znowu jakiś korek, widzowie.
znowu jakiś korek przed nami. Tak sobie wieziemy, słuchajcie. Tak sobie wieziemy, widzowie. Drewno. Nie wiem, co tam się w ogóle dzieje. To jest chyba ta stacja benzynowa gdzieś w okolicy. I tam jest zawsze zakorkowane. Ja pierdziele, mieliście rację, że tu jest młyn. Więc wioska Świętego Mikołaja przy tym to jest pikuś. Są tu w ogóle jacyś Polacy? Z tego co na razie nie widzę żadnego Polaka w koniku, chociaż może kogoś mijaliśmy, nie zwróciłem uwagi. Ten wyprzedza, więc pewnie będzie miał zaraz bana. Bo takie wyprzedzanie jest zakazane przy zakręcie. Więc na bank zaraz gościu zniknie. Bez sensu, słuchajcie, też takie wyprzedzanie. No, ile nadrobisz? Trzy ciężarówki? Tak stoją. Pasma na górze. Pasma górne. Trąbić też bez sensu. No co to zmieni, że będę trąbić tutaj na ludzi? Jednak wybaczcie, ale z pierwszoosobowej kamery będę jechał, bo nie chcę czegoś odwalić, a sami widzicie, że tutaj nie będę wam na razie kamery zmieniał za bardzo, tylko jak będziemy stali. Dlatego, że no jest więcej, wiecie o tym, że jak ja często zmieniałem kamery, to często coś odwalałem. A tutaj nie mogę sobie na odwalenie pozwolić, no bo wiecie. Ten co tam wiezie? Are you stupid? Ktoś tam kogoś wyzywa. Ktoś musiał coś odwalić. Nie wiem, tam ktoś blokuje chyba drogę, słuchajcie, tak wygląda. Tak wygląda, jakby jeden gościu blokował w ogóle drogę. Tam... Ten korek w ogóle nie ma... O, chyba go moderator zbanował właśnie. Chyba go zbanował właśnie. Birazda zorlarsan ses birazdan gelecek. No i bardzo dobrze, no bo to wiecie, to znowu bez sensu, jak ktoś ruch blokuje. Ja rozumiem, że... Nie wiem, ciężarówka może zgasnąć na chwilę, tak? Jak już masz uszkodzenia duże. Może ci zgasnąć ta ciężarówka. Ale to jest dosłownie parę sekund i jedziesz dalej, tak? Już trochę ze mnie stres schodzi, wiecie? Już trochę ze mnie stres schodzi, ale emocje są nadal. Nadal 200 km przede mną trasy. Ale tam nadal coś jest. Słuchajcie, tam nadal coś jest. Nie wiem, chyba że pod górkę gościu nie może podjechać, nie wiem. Ten zawraca. Co tam się dzieje? Ten by prawie mnie zahaczył. Co ci ludzie tam robią? A czy po co zawracać na takiej drodze? Bez sensu trochę. A, gościu drifty próbuje robić chyba. No, bana dostał, no. Nie no, bardzo, myślę, dobrą robotę moderatorzy robią. Także ogromny szacun dla moderatorów tutaj. Na pewno mają dużo pracy. Ale widać, że robią dobrą robotę, że tak jakby nie... No bez powodu ktoś bana nie dostaje, tak powiem. Widać, że dają bany tym, którzy naprawdę się postarali. Za prędkość chyba nie banują. Nie, znaczy wiecie, jakbym tu leciał z...
lewym pasem wyprzedzał, leciał, nie wiem, 150, to pewnie by mi bana dali. Znaczy, na pewno bym dostał bana, bo nie można tak wyprzedzać, nie? Ale jak tam trochę przekroczysz prędkość, tam, nie wiem, jest 80, jedziesz 100, no to myślę, że chyba banów nie dają. Ale jak się mylę, to mnie poprawcie. To wszystko wiadomo, tak jak w świecie realnym, zależy od warunków na drodze. Tylko czemu oni tak wolno jadą? Są bez przesady. Widzowie. A tam jaki korek za nami. Nie wiem, czemu tu jest taki korek. Jak mam być szczery. Nie mam pojęcia, czemu tu jest taki korek. Ktoś tam może blokuje, no nie wiem, niby ruszają powoli. Akurat jak dla mnie w tym momencie trąbienie, no to wiecie, no co ja będę trąbił na gości, że stoją, no bez sensu. Tak nie wiem, co się z przodu dzieje. Jestem ciekaw, słuchajcie. 200 km do celu. Nie wiem, obstawiajcie, widzowie. Obstawiajcie. Jak wy to widzicie? A ten co robi? Czemu on tak dziwnie jedzie? To chyba nie był... Nie no, to chyba nie był moderator, nie? Admin. No, admini chyba raczej tak nie jeżdżą, nie? Prowokacyjnie. Tam ktoś na pewno blokuje ruch. Bo nie wiem, czemu tu jest taki korek. Ten jak bokiem poleciał, patrzcie. Po trawie poleciał. Musi być jakiś rozjazd, że tylu tak się to korkuje. A, jakaś stacja benzynowa chyba. Nie, dobra, przejazd kolejowy, spoko, widzowie, już wiem, czemu jest korek. Przejazd kolejowy, spoko. Do tego jakieś skrzyżowanie, czy tam coś, dobra. To już wiemy, czemu tu jest tak zakorkowane, bo jest tam jedzie pociąg daleko. A ten czemu we mnie wjeżdża? Co on robi? To za kretyn. A to musi we mnie wjeżdżać? Naprawdę? Tam co się dzieje? Znowu nie wiem, co oni odwalili. Czy to jakiś... Patrzcie, co tam się dzieje, widzowie. Szkoda, że zbliżenia nie można zrobić, ale może na montażu wam zrobię. Jakieś robią, kurde, zderzenia, chłopy. Następny wyprzedza. No i co? No i co? No i co, mochat jakiś, kurde? Co ty robisz, chłopie? Bana powinieneś dostać za to. Takie thanks. Nie masz mi za co dziękować. Bana powinieneś dostać za to. Żeś mnie zderzył. Ty sobie napiszę thanks. Wiesz, gdzie ja mam twoje fans? Mochat, to tak jeżdżą te, kurde, Araby. Oni tam w sumie jeżdżą w ich kraju jak dzikusy, nie? Nie, to w Indiach chyba najbardziej jeżdżą jak dzikusy. Puścimy osobówkę. Yeti. Mamy widza Yetiego, także go puścimy. Dobra, jedzie. Polak Yeti. Pozdrawiamy kolegę z Polski. O, ładnie podziękował awaryjkami, pięknie. Co chwilę, słuchajcie, się przejazd kolejowy zamyka, co chwilę jedzie pociąg, więc...
Dlatego tak jest zakorkowane, nie? Dobra, chyba się otworzyło. Ciekawe, czy przyjedziemy, czy za tym razem przejedziemy, czy... 200 km jeszcze do celu, 192, widzowie, przecież to jest niekończący się odcinek, nie? Ja myślałem, że odcinek będzie miał 20 minut. Serio, przysięgam wam, myślałem, że w 20 minut to przejadę. Dobra, lecimy, bo... Witam, zagadują, ja bym ich najchętniej, słuchajcie, wyciszył, ale się nie da. Ale się nie da niestety ich wyciszyć, bo te CB radio bez sensu. Dobra, lecimy. Trochę się rozluzowało na chwilę. Można sobie spokojnie wyspieszyć. Trochę ci ludzie, co na tej trawie parkują, znaczy pewnie mają jakiś tam powód, że sobie pauzę robią czy coś. Może muszą wyjść z komputera na chwilę, natomiast trochę na pewno rozpraszają mnie. Pod tym względem, bo ja zawsze patrzę na GPS-a, na mapę i trochę na pewno rozpraszają. Dobra, jedź tym autobusem. A tu co? Korek znowu. Dobra, no. Nie wiem dlaczego korek, ale... Ktoś chyba coś tam wywinął. Coś tam się chyba musiało, widzowie, wywinąć, bo ten tam nawraca, gościu, nie wiem, co on robi. Co oni tu robią? Ten tym fioletowo-różowym. Ale tutaj widzę, no... Tutaj widzę, że wszyscy chętnie na siebie trąbią. To zauważyłem, że jest... Chętnych do trąbienia nie brakuje, nie? Ten jak to dziwnie zaparkował. Znaczy wiecie, no nie będę komentował, tak? No ale poniekąd jest to gameplay, a gameplay poniekąd trzeba komentować. Więc i komentuję. Jedyne co się bym przyczepił, nie można CB radia wyłączyć. Wyciszyłem w ustawieniach, nie da się. Widzowie. Nie da się. O, tu kolega się chyba zawinął, bo ten cały czas grzecznie jechał z tą... cały czas grzecznie jechał z tym, z tą podwójną naczepą, więc musiało coś mu się tam przytrafić. No nie będę nikogo wpuszczał, nie ma. No gościu do bana się pcha. Na zakręcie to tak trochę nieładnie, ale następny wyprzedza, widzę. No i zaraz będą się pchali, nie ma, nie puszczamy nikogo. Nie ma. A najwyżej bana dostaniecie, trudno. Trzeba było nie wyprzedzać na zakręcie. Aha, i dalej wyprzedza. No dobra, szkoda, że czasem nie mam moderatora, bo bym chętnie pomógł. Takiego właśnie tego wyprzedzacza bym teraz chętnie zbanował, jakbym miał taką możliwość. No i zobaczcie, odwalił coś, wjechał w kogoś. Coś tam poleciała jakaś ciężarówka w górę. Muszę uważać, żebym komuś w dynie wjechał. Dużo mohmadów tu jest jakiś. Nie wiem, co to są te mohmady. Jest jakieś imię arabskie? Ja się mogę domyślać jedynie, że to jest imię. Ten, co robi, tam wjeżdża w niego. Ja w ogóle dojadę, widzowie, w całości, w kawałku. Do końca. No widz mi powiedział, że przejechanie tej trasy jest prawie że niemożliwe. Natomiast nie wiem, czemu uważał, że 300% szans na dostanie bana, bo to się chyba naprawdę trzeba starać, żeby bana dostać. Jak jedziesz normalnie, no to przecież cię nie banują, no. Chociaż mówię, ja się stresuję, że mogę coś niechcący odwalić. Nie wiem, zagapić się albo, nie wiem, laga mieć. No są różne sytuacje takie, wiecie, nie zawsze od nas zależne.
ale 60 na godzinę, widzowie, jadę. Tak zestresowany jestem. Dobra, 70 przyspieszył z górki. Dobra, troszkę przyspieszymy. Trzeba nadrobić trochę trasy. Ło Jezu, co to było? Nie wiem, co to było. Gościu się znikąd pojawił. Jakby wyrósł z pod ziemi, nie? Dobra, dogonimy tamtych kolegów, co przede mną jadą, bo troszkę mi odjechali. A z nimi mi się dobrze jedzie. O, ja już troszkę prędkość przekroczyłem. O, i ten znowu się zagiął, czy ktoś mu drogę zajechał? To jest ciekawe, przecież ten raczej nie jest trolem, który by drogę blokował. Co tu się dzieje, widzowie? I wyprzedza. Nie, musiało go wyrzucić z drogi, nie? Musiało go z drogi, nie wiem, bana chyba dostał. Dobra, czyli jednak trollował, no trudno. Cały czas, no patrzcie, co oni tu robią? Jasna dupa, widzowie, co tu się dzieje? Co ta wiara tu robi? No i rozwalił mi, kurde, ale to nie jest chyba, moderatorzy chyba nie jeżdżą takimi pilotami, no. Bez przesady, no moderator by takiej szopki nie odwalał. Jakby odwalał, mamy nagrane, no to by go wyrzucili, no bo to by było, wiecie, trochę niesprawiedliwe wtedy, nie? Mam droga. 10% uszkodzeń mam auta, ten co robi... No i ładnie, no i chyba moja jazda się właśnie skończyła, nie? Gościu mi auto rozwalił. Co ja mam teraz zrobić? Jasna dupa. Do serwisu muszę. Tu można do serwisu? Chyba można, nie? No i tak się moja jazda, widzowie, skończyła. I tak się moja jazda w tym momencie skończyła. Czyli faktycznie przejechanie tej trasy jest niemożliwe. Przejechanie tej trasy jest niemożliwe, żeby... Ja pierdzielę, no jadę sobie spokojnie, widzowie. Gościu we mnie trzasnął naczepą. Chyba zrobił to celowo, no już teraz... Znajdziemy inną trasę. Wiecie, teraz już z tym nic nie zrobię, tak? Z tym nic nie zrobię, no bo wiecie, nie mam jak tego zgłosić, ale... Ale masakra. No i dobra, i gdzie ja mam teraz jechać, niech ktoś mi powie. Ile mam kilometrów do celu. O ja, gdzie ja się tutaj w ogóle teraz teleportowałem, słuchajcie, patrzcie co tu jest, ile tu jest... Ja pierdziele, tu są pewnie... Ci wszyscy, którzy tak odwalają coś. Ja się stąd nie wydostanę, widzowie. Jak ja się mam stąd wydostać teraz? No teraz to utknąłem, nie? To już będzie chyba dobre na koniec odcinka, bo... Co jest? A, w ogóle... No co, bana dostałem? Serio? Tylko za co, kochani moi drodzy? Nie, ja w to nie wierzę. Jeżeli tak, to w tym momencie... No jeżeli tak, moi drodzy, no to... Sami widzieliście cały odcinek, jak jechałem. Nie jestem jakimś dzieciakiem, który by odwalał manianę i w tym momencie, no to jak tylko spotkam gdzieś na YouTubie jakiegoś moderatora, to go o to zapytam, niech się odniesie do tego odcinka. Bo w tym momencie to jest, widzowie, porażka totalna tego serwera, nie? Gdzie ja przecież grzecznie, normalnie, kulturalnie jechałem. Sprawdźmy, no niby się zalogowałem, więc bana chyba nie mam. Po prostu wywaliło mi Eurotraka, ale to też jest dziwne, bo nigdy mi nie wywaliło Eurotraka. Powiem wam, że chyba nie mam cierpliwości, żeby ten odcinek dokończyć. Was to może zdziwić, widzowie, naprawdę was to może zdziwić. Ale chyba to będzie pierwszy raz,
w... Sygnał GPS. System gotowy do pracy. W mojej historii, gdzie ja nie mam chyba... I znowu mam Ale ja nie wiem, co ja mam w ogóle tu teraz zrobić. Jak mam stąd wyjechać, widzowie, w ogóle? No bo... No nie wiem, no jeżdżą po mnie auta inne. Nie mam możliwości stąd wyjechać w ogóle, bo jak? Dobra, może mi się uda. Patrzcie, tu każdy w każdego wjeżdża, no jak ja mam wyjechać stąd? No przecież tu się nie da stąd wyjechać, jakby oni tak jakoś się trzymali, wiecie, kulturalnie. Ja chcę kulturalnie wyjechać i ała. I nie mogę. Dobra, no. No i dobra, i jadę, okej. Nie, no to jest masakra, bo to jest jakiś Saigon, że oni tutaj... Skręć w prawo. No dobra, w prawo. Aha, mam kilometr do celu, bo mnie przeniosło. No szkoda, bo jakby w tej sytuacji widzowie... Dobra, to dokończę to zlecenie. Tylko dlatego, że mam kilometr do celu, ale... Tylko dlatego, że mam kilometr do celu, no to... Skręć w prawo. No i następny. Co ten gościu robi, kurde? Nie, ja nie mam cierpliwości, widzowie, do tego. Powiem wam szczerze, już dojadę, tu skręcę, oddam ten towar, nawet nie będę się... No następny. Ja naprawdę, słuchajcie, widząc tą błazenadę niektórych tu ludzi... Nie wiem, czy kiedyś powtórzę tą trasę. Może dla widza, jeżeli będziecie widzowie bardzo chcieli kiedyś może, nie wiem, może melisę trzeba wypić i siadając tu albo browarka, serio. Natomiast ja chyba nie mam cierpliwości, widzowie. Chyba nie mam cierpliwości. Jesteś u celu. Dobra, jest bez kolizji. Oddaję ten towar, żeby zaliczyć po prostu zlecenie. Już nie będę robił parkowania, bo zwyczajnie mi się nie chce. No niby mam doskonale, ale wiecie, no. To jakby nie robiłem dla expa, dla niczego, ja to robiłem po prostu. Ale okej, okay, no na szczęście bana nie dostałem, no ale bałem się. No szkoda, no mamy trochę trasę popsutą, więc całej nie przejechałem. Te 100 chyba było 50 km do końca. Jeszcze bym miał przejazd, gdyby gościu mnie nie uszkodził, no ale sami widzieliście, że nie moja wina. No nic, wrzucę to jako odcinek, dajcie znać, czy chcecie zobaczyć, jak ponawiam tą trasę, którą całą przejeżdżam. Może co do tej trasy macie jakieś protipy. Co wolno, czego nie wolno, bo tak jak jeśli chodzi o Trackers MP, no to jestem świeżynką, moi drodzy, i też się uczę. Dlatego też dzisiaj jechałem bardzo zachowawczo, bardzo spokojnie. I no i drogi widzu, kochany, wspaniały, cudowny, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Także daj znać, czy chcesz następny odcinek. Tymczasem trzymaj się, do następnego, cześć!